Siemanko, w naszych redakcyjnych testach Romet ADV250 z jednocylindrową jednostką napędową. Kiedy byliśmy na prezentacji jeszcze przedpremierowej tego modelu we wrześniu, już wszyscy dziennikarze zgodnie określili, że to może być duża rzecz na polskim rynku, a to za sprawą dwóch rzeczy. Po pierwsze, troszeczkę stylizacja tego motocykla sugeruje, że jest to taki nasz mały GS od polskiej marki. A po drugie, cena. Cena tego motocykla to niespełna 14 tysięcy złotych. I my zastanawiamy się, czy można wypuścić na rynek motocykl takiego małego obieży świata, którym rzeczywiście będziemy w stanie pojechać po drodze i gdzie on będzie miał zachowywał swoje właściwości jako motocykl, ale też postanowiliśmy sprawdzić, czy ten sprzęt rzeczywiście nadaje się do dalszych podróży, na przykład gdzieś na wschód, do Mongolii, powiedzmy, gdzie drogi utwardzone czasami występują, a czasami ich po prostu nie ma. Jednostka napędowa o mocy 25 koni mechanicznych, 250 cm sześciennych w singlu gwarantuje przyspieszenie na miarę tej jednostki, czyli generalnie spokojnie będziemy się przemieszczali. 120 km na godzinę to jest prędkość, którą spokojnie możemy jechać w warunkach drogowych. 146 km zanotował nam na godzinę licznik tego motocykla, więc gdzieś żwawość tego napędu możemy wyczuć. Szprychowe koła, opony enduro, cały set kufrów i troszkę podwyższony skok zawieszenia. Wszystko to sugeruje, że rzeczywiście tym motocyklem możemy gdzieś zjechać z drogi utwardzonej. My żeśmy przejechali nim po piaszczystej nawierzchni, trochę traw. Ta opona, która jest założona, rzeczywiście troszeczkę mogłaby lepiej dawać radę właśnie w takich kopnych partiach, no ale nie można mieć wszystkiego. Przecież jeżeli chcemy podróżować po asfalcie, to kostka by się nam momentalnie starła. Motocykl za 14 tysięcy oczywiście nie może być doskonałym konkurentem dla BMW GS. Ma oczywiście swoje elementy, które należałoby usprawnić. Jest to przede wszystkim przedni hamulec, który no mógłby rzeczywiście znacznie lepiej zachowywać się w warunkach drogowych. Jeśli dohamujemy tyłem, no to ta skuteczność zwalniania będzie znacznie większa. Sprzęgło chodzi dość topornie, ale możemy nim operować zarówno w warunkach drogowych, jak i offroadowych, a jakość wykonania rzeczywiście bardzo pozytywnie zaskakuje, w szczególności biorąc pod uwagę cenę, która nie przekracza 14 tysięcy. Nowoczesne lampy, fajny design i mamy nadzieję, że za 5 lat ten sprzęt będzie dokładnie tak samo jeździł i że te wszystkie elementy, które są tutaj poinstalowane, wytrzymają drgania bezdroży, które będziecie przymierzać. Ewidentnie brak w tym motocyklu osłon klamek. Jak się leci przez krzaki, to łapa cały czas dostaje manto. Natomiast moc jest ok, przejechaliśmy wszystkie rodzaje terenów. Po kopnym piachu jakoś też na tych oponach daliśmy rady. I co jest największą przewagą tego małego Rometa? Właśnie to, że jest mały i lekki. W związku z powyższym prosto wyprowadzimy go z każdej opresji. Wiecie co? 14 tysięcy złotych i naprawdę dobra frajda i możliwość pojechania wszędzie. Jeśli patrzyłbym na nowe motocykle w tym segmencie Adventure, to wydaje mi się, że moje oczy byłyby mocno zwrócone na Rometa.